Cześć wszystkim, witam serdecznie w drugim odcinku cyklu Polskim Składem Droga na Szczyt. Dzisiaj zagramy drugi mecz. Pierwszy mecz wygraliśmy 5-0 i dzięki temu zdobyliśmy 3 punkty. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj, więc od razu lecimy. Chciałbym też od razu nadmienić kwestię taką, że wiem o tym, że na razie nie mam ani jednego polskiego zawodnika w składzie, ale także, tak jak mówiłem to w pierwszym filmie, nie będę kupował żadnych końców ani niczego takiego, żeby kupić zawodników, więc będę musiał najpierw na tych zawodników zarobić poprzez granie, żeby móc ich kupić, więc pewnie jeszcze parę meczy minie, zanim ten polski skład będzie polski po prostu. Ale mam nadzieję, że to będzie już niedługo. Zobaczymy, kogo nam to wylosowało. No znowu podobnie tak jak wczoraj, niestety trafiamy na dość mocny skład. Oby poszło tak łatwo jak wczoraj, może nie żeby się przeciwnik poddał, no ale jednak 3 punkty byłyby miłe. Mam nadzieję, że uda się je wywalczyć. Zobaczymy, oby też nie lagowało, ani nic z takich rzeczy. Zaczynamy. Dobre po pierwszej kolejce. Zdobyli 3 punkty i jeżeli dziś wygrają kolejne spotkanie, to będzie wyśmienity początek sezonu. Dominik. Przeciwnik przejmuje piłkę niestety. I bramkarz nas broni. Widzę, leciutko nam laguje tutaj, ale no niestety nie jest to spowodowane moim internetem, bo ten jest w 100% wystarczający na to, żeby nagrywać, grać przez internet. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Pierwsza akcja skrzydłem. Wrzutka. Czy będzie główka? No niestety nie udało się. Oj, tu chyba będzie... Nie. Nie było faulu, dziwne. Już będziemy na bramkę przeciwnika. Kolejna wrzutka. Czy się uda? Nie. Rzut rożny? Tak. Bardzo dobrze. W miarę dobry początek spotkania. Zobaczymy, jak nam wyjdzie ten rzut rożny. No chyba nie bardzo, chociaż... Nie, niestety. Jesteśmy przy bocznym linii. Aj, niestety. Kolejna sytuacja nieudana i zapowiada się kontratak przeciwnika. Od razu został zatrzymany, niestety spalony. I tutaj się nam przeciwnik pomylił. Czy uda nam się coś z tego zrobić? Aj! No niestety było bardzo blisko. Myślę, że gdyby nie ten obrońca, no, piłka trafiłaby do siatki. Niestety faul z mojej strony. Czy będzie żółta kartka? No niestety tutaj żółte kartki to potrafią się sypać jak z kapelusza. Za wszystko dosłownie. Blisko pole karne. Tracił piłkę, zachwiał. I za moment. Aj, już się bałem, że będzie rzut karny. Całe szczęście, nie? Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym rzutem wolnym. Myślę, że nie będzie strzelał, bo to jednak dosyć spora odległość, ale zobaczymy. Tak, jednak strzał. Bramki. I zaczniemy od bramkarza. Dalekie wybicie, nie chcę tutaj ryzykować, przejęcie przez obrońców za szybko. Aj. No i znowu, niestety, i znowu żółta kartka, tak jest. 20 minuta spotkania, 0-0, myślę, że nie jest najgorzej. Kolejny rzut wolny. I co robi nasz... O, całe szczęście, myślałem, że tutaj jakieś zacięcie było, chyba. Ale tak jak mówię, niestety nie jest to spowodowane moim internetem ani sprzętem. Niestety to jest wszystko od przeciwnika, a też nie chcę... Będę starał się jednak wgrywać wszystkie filmy. No chyba, że naprawdę będzie jakoś bardzo mega lagowało, no to wtedy oszczędzę jakby męczarni wszystkim oglądającym. No ale myślę, że tutaj nie jest i tak jeszcze najgorzej.
i do skrzydła. Czy uda nam się? Nic niestety nam się nie udało z tej akcji zrobić. Jeszcze próbujemy. No i nie wiem, chyba będzie bramka. Tak, niestety przegrywamy 1-0. Przeciwnik strzela na bramkę po podaniu prostopadłym. No niestety obrońcy na tym poziomie są strasznie wolni tutaj. O dobiegnięciu raczej nie było mowy. No spróbujemy. Spróbujemy wyrównać. Mam nadzieję, że się uda. Albo przynajmniej nie stracić kolejnego gola do przerwy. I wtedy od przerwy będziemy ewentualnie starali się coś zrobić. Oj, tu chyba. Tak, będzie rzut karny. Czy nie? Czy nie będzie? Będzie karny, tak. Całe szczęście. Jeszcze teraz trzeba strzelić. Mam nadzieję, że się uda. Chociaż tak jak mówię, z tymi zawodnikami początkowymi nigdy nic. A jednak nie, jednak rzut wolny niestety. No szkoda, ale i tak spróbujemy. Aj! Troszeczkę za wysoko niestety. Niestety. Tu jakieś lekkie zacięcie. Aj, myślałem, że uda mi się może przejąć. Udało się teraz. Ale niestety już odegrać nie zdążyłem. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Przerwać to udało się. No i no niestety, no strasznie wolni są zawodnicy na razie. Aj! Kurde, niestety. Rzut rożny. Aj, tutaj mój błąd, mogłem od razu podawać do tyłu. Ale tutaj nie ma przeciwnika na razie żadnego. Udało nam się w miarę bezboleśnie zażegnać niebezpieczeństwo. I spróbujemy. Aj, dobitka niestety. No niestety nie udało się. I do bramkarza, ze spokojem. 43 minuta, chwila do końca. I tutaj chyba nasz zawodnik złapał jakąś kontuzję. Oby się jednak podniósł. Fatalne podanie, no i strata. Aj, niestety, że... Niestety spalony. No był. Niewielki, ale był. A i tutaj kolejna żółta kartka dla nas. Niestety. Czy sędzia pozwoli nam jeszcze na jedną akcję? No niestety straciliśmy piłkę. I koniec pierwszej połowy. Przegrywamy niestety 1-0. Przyjrzymy się może tutaj statystyką. Przynajmniej tak pokrótce. 4 nasze strzały na 3 strzały przeciwnika. 3 strzały celne po naszej stronie. 2 celne strzały po stronie przeciwnika, 62% posiadania piłki przy 38% posiadania piłki przeciwnika. Mecz w miarę wyrównany, mimo tego, że no, nie chcę się tutaj jakoś wtłumaczyć w żaden sposób, ale jednak przeciwnik ma o wiele lepszy skład. To i tak nie jest najgorzej. Mogło być na pewno gorzej, na pewno, ale no, będziemy tutaj starać jak najlepiej zagrać w tej drugiej połowie i może nawet wyrównać, zobaczymy.
Stuart Downing. Oddaję piłkę koledze. A i spróbujemy prawym skrzydłem teraz. Podanie na skrzydło. Albo jednak. Aj, no to niepotrzebnie było, niepotrzebne. Mogłem jednak iść do końca i spróbować rzucić. Strata w środkowej strefie boiska. Ale jeszcze nie koniec. Będzie gol, jest! Jest! 1-1. Udaje nam się wyrównać. Po główce naszego zawodnika. No i mam nadzieję, że ten wynik uda nam się utrzymać jak najdłużej. Może pokusić się nawet o podwyższenie do 2-1, na 2-1. Zobaczymy. Peter McDonald strzela nam bramkę. Bardzo ładna bramka, bardzo ładna główka. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Aj, niestety. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Ależ walka o piłkę. Już wydawało się, że... No, nie wiem, czy tutaj nie było faulu. Wybijamy na rzut. Na wrzut z autu. Zobaczymy, jak go przeciwnik. No, nie wykorzystał go za bardzo. Tutaj kolejne przycięcie. Ale lecimy dalej. Nie przejmujemy się. Aj, no nie. To był błąd, także niepotrzebnie zupełnie. Tutaj nie radziłbym się tak bawić mimo wszystko. Hernanes. Trzeba uważać, bo mamy dosyć sporo żółtych kartek już w drużynie i jakiś faul takim zawodnikiem, który już ma żółtą kartkę, może skutkować bardzo szybko drugą żółtą kartką, przez co w konsekwencji czerwoną. Aj! Niestety nie udało się, miałem nadzieję, że może gdzieś zmieszczę tą piłkę. Niestety się nie udało. Aj! Chciałem lekko cofnąć. Nie udało się. Może było, gdyby się tutaj ktoś wysunął. Jest. Aj! Rzut rożny. Rzut rożny. Spróbujemy z rzutu rożnego coś tutaj zdziałać. No niestety nie udaje się tutaj nic wypracować. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo ważny odbiór, tutaj mogła być bramka. No i tutaj raczej takim strzałem nie zaskoczy nas przeciwnik. Myślę, że jeżeli mecz skończyłby się wynikiem remisowym, to mimo wszystko i tak byłbym zadowolony. 4 punkty po 2 meczach, nie jest to najtragiczniejszy wynik. I spróbujemy. Jest, jest, jest! 2-1. Udaje nam się wyrównać. Bardzo się cieszę, naprawdę. Bardzo ładna wrzutka. I znowu kolejna bramka z główki. 70. minuta. Mam nadzieję, że uda się to utrzymać. Jest domeną najlepszych zawodników na świecie. Chyba każdy by się cieszył z takiego gola. Kolejne dośrodkowanie i kolejna bramka, proszę Państwa, jest 3-1. Wspaniale, 3-1, świetny wynik i teraz tylko to utrzymać i kolejne 3 punkty, mam nadzieję, bardzo, bardzo fajnie, udało się to bardzo szybko przechwycić. Rzutka, no szczerze powiem, zdziwiony jestem, że doszedłem do tej rzutki, ale... Tak, bez żadnego nawet wyskoku. Oby tutaj teraz głupio jakoś nie stracić bramki, postarać się ten wynik doprowadzić do końca i... Jeszcze tutaj spróbujemy prostopadłem.
Jest! Jest! 4-1. No! Mamy dzisiaj dużo szczęścia. Mimo wszystko. Bardzo ładny gol. Tak jak już wczoraj mówiłem, bardzo, bardzo lubię podania prostopadłe. Bardzo dobry sposób na właśnie zrobienie. Tak nawet, mimo że mamy trochę gorszych zawodników, udało nam się tutaj w bok siatki. Oczywiście. W bok siatki w bramce trafić i jest 4-1. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Szaleńczo atakuje obrońca. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Stewart Downing. Świetna sygnalizacja. No, tu bym bardzo chętnie zobaczył, chociaż wiem, tak, te powtórki niestety nie zawsze się włączają. Nie wiem dlaczego. Jak kupiłem FIFA praktycznie zaraz przy premierze, to myślałem, że to po prostu będzie zniwelowane jakimś pierwszym patchem. Niestety tak się nie stało. 4-5-1, brawo. Kolejna akcja 5-1. No myślę, że tutaj już 3 punktów nie stracimy. 80 minuta. Można ze spokojem sobie dopisać kolejne 3 punkty. W drugim meczu 6 punktów w 2 meczach. Bardzo dobre rozpoczęcie. Rozpoczęcie sezonu. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Tutaj postaram się jeszcze chyba zmienić tak na szybko. Tak, w tym momencie postaram się zmienić, bo tutaj już jest tragedia. Postaram się chyba tutaj, no najmniej tutaj kolega. Nie będę tutaj jakoś się bardzo przejmował, na kogo zmieniam, bo w tym momencie to i tak już nie ma za dużego znaczenia. Oby ich tylko po prostu zmienić, żeby sobie odpoczęli. Może nawet kupię tą kartę na fitness na następny mecz, żeby ze spokojem przystąpić już z takim. Tak, żeby rozpocząć już takim dosyć świeżym składem. Kolega nam też robi zmiany. Teraz ze spokojem dotrzymać do 80 minuty i myślę, że tutaj nic się nie powinno zdarzyć, chociaż oczywiście przeciwnik jeszcze jakąś bramkę może się pokusić. Nie można tutaj go od razu spisywać na straty, ale no myślę, że 4 bramek, jeżeli nam nie strzelił w ciągu całego spotkania, to w ostatnich 5 minutach gry też się to raczej nie zdarzy. Tutaj jeszcze nasza akcja. Niestety nieudana, chociaż tutaj jeszcze przejmujemy. Niestety przeciwnik znowu przejął i tutaj może jeszcze jakieś podanie prostopadłe, tak. Ajajaj, ależ byłaby bramka. Słupek niestety. I przeciwnik zaczyna kontratak. Lewą stroną. Ale tutaj widzę, że chyba tylko jednego ma zawodnika swojego na środku, co nie powinno to sprawiać żadnych większych problemów. Tak, bramkarz. No, trochę problemów sprawiło mimo wszystko. Ale bramkarz sobie w miarę z tym poradził. Już jest 90 minuta. 5 minut doliczone. Aj! No niestety. Te 5 minut to chyba też sędziom każą doliczać tutaj w tej odsłonie FIFA. Bo, no nie wiem, 5 minut to chyba w 95% meczy ze spokojem można powiedzieć, że jest to 5 minut doliczone. Nie widziałem jeszcze 2 minut. Widywałem chyba 4, ale 2 czy 3 jeszcze nie widziałem. Jeszcze nasza akcja. A i niestety, ale będziemy mieli jeszcze rzut rożny na koniec. Może jeszcze jakąś główkę się tutaj pokusimy. No niestety, aj i kończy sędzia spotkanie. Koniec drugiego spotkania. 5-1. 6 punktów na naszym koncie. Tak jak mówiłem, bardzo dobre rozpoczęcie sezonu. I jeszcze wrócę do tych polskich zawodników, bo też dostałem komentarze od znajomych i tutaj nawet pod filmikiem pierwszym, że tutaj to nie jest polski skład.
bo nie ma żadnego polskiego zawodnika, oczywiście się z tym zgodzę. Jeszcze to nie jest polski skład i jeszcze nie ma żadnego polskiego zawodnika. Oni będą się pojawiać po prostu z czasem, jak zarobię właśnie. Monety za mecz 505 dzisiaj dostaliśmy. Im więcej tych monet będzie, tym więcej będę mógł tych zawodników kupić. Nie chcę po prostu wpłacać żadnych pieniędzy, chcę sobie troszeczkę utrudnić. Oczywiście mógłbym wpłacić jakieś tam pieniądze, wykupić sobie od razu wszystkich tych najlepszych polskich zawodników i wtedy starać się nagrywać, ale myślę, że może taka forma będzie troszkę nawet ciekawsza niż właśnie wpłacenie pieniędzy. 6 punktów, 8 meczy do końca, 9 punktów potrzebne nam są do awansu, 12 do ewentualnego mistrzostwa. Bilans to 2 wygrane, 0 remisów i 0 porażek. Zobaczymy jeszcze na koniec, czy nie mamy tutaj żadnej kontuzji. No niestety mamy jedną. Doznał kontuzji. Tak, tutaj nam pan będzie mógł samouczka, zaraz go wyłączę, dobrze. Kontuzja, będę musiał kupić następnym razem kartę, żeby wyleczyć tego zawodnika, albo może pokuszę się tutaj o zmianę, zobaczymy, kto tutaj będzie odpowiedni. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, lajkowania filmów i zostawiania komentarzy i do następnego odcinka, cześć!